Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Mówimy o wykonaniu budżetu i interesują nas przede wszystkim tutaj na sali, czy budżet został wykonany w 100%, ale jest jeszcze druga jej strona. Jak został ten budżet wykonany, czyli efektywność wydawanych pieniędzy. I szczycicie się, że na drogi, na transport zostały zwiększone ilość pieniędzy w budżecie. No ale jak zostały wykonane te pieniądze? Otóż budowa autostrad w Polsce kosztuje najwięcej w Europie koszty jednostkowe. Jak są wykonane drogi? Możemy się przekonać, ciągle są usterki, firmy bankrutują. Już nie mówiąc o wydatkach pieniężnych, bo trzeba wydać, to są te osłony dźwiękochłonne, ale również są kwestie oznakowania dróg. No to jest, w myśl zasady, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Przykład, targowisko A4, zjazd zachodni do Tarnowa, nie mówiąc już o Łodzi, gdzie tablice w jedną stronę, autostrada w drugą stronę. To jest przykład właśnie negatywnego wydawania pieniędzy. Dalej, administracja. Wzrost pieniędzy wydanych na administrację. Każdy obywatel wie, że im więcej administracji jest, to tym większy przeszkód ma przeszkód obywatel. Swoisty przeszkód. Taki teraz, dzisiaj już będzie Wielka Pardubicka prawdopodobnie, bo tyle pieniędzy poszło na administrację. Nauka. W czwartej dziesiątce efektywności nauczania w całym świecie ilość wydatków, ilość patentów, no już nie mówiąc Panie na samym pośle, końcu. Panie pośle, o pytanie proszę, czas minął. Na samym końcu. Pytam, efektywność, jeszcze raz efektywność. Jeszcze, i dziękuję, nie, jeszcze czas kwestia. Minął. Ministerstwo Gospodarki, panie, szanowni państwo. Panie pośle. Centrum miasta, a zarasta trawą, to jest obraz. Panie pośle, czas minął, półtorej minuty wyznaczone w stosunku do innych. Bardzo.